Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. To kontynuacja poprzedniego przerwanego przez awarię internetu odcinka. Postaram się jak najmniej komentować to, co się wydarzyło, a dzieje się dużo, i upchać jak najwięcej informacji. Proszę Państwa, mamy kilka dni temu takie cudowne zdarzenie, że wicepremier z Lewicy, taka jest koalicja w tej chwili rządowa, że Platforma, Tusk musieli dopuścić do rządów te partie pomocnicze i dlatego pan Gawkowski jest wicepremierem. To ten, który zażarcie bronił kontraktów zbrojeniowych ze Stanami Zjednoczonymi. Krytykując rządy PiS-u, mówił jednocześnie w tej samej audycji, że będzie kontynuował umowy zawarte przez PiS. Tak? Postępowanie PiS-u jest złe, ale my będziemy robić tak samo, innymi słowy. I później trzeba się kosztować na wojnę. Taka mniej więcej retoryka była, ona niczym się nie różniła od retoryki innych ugrupowań partii telewizyjnych, sejmowych przy okazji. I nagle mamy jakąś zmianę parę dni temu. Zapomniałem, nie zdążyłem Państwu o tym powiedzieć. O tym na przykład Radio Z, wicepremier Gawkowski, że Zełenski chce wciągnąć Polskę do wojny z Rosją. Jezus Maria. Przecież to jest zupełnie inna narracja. I zastanawiałem się, o co chodzi, o co chodzi. To było, proszę Państwa, 4 listopada, a więc jeszcze nie były znane wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dziś już wiemy, że wszystko się pomieszało, dziś wszystko się zmieniło. Viktor Orban nagle jest słuchany, nagle się jego słowa cytuje, ale wtedy jeszcze tak nie było. No i jakby się wyjaśniło, proszę Państwa, wczoraj opublikowany został sondaż. Ja wiem, że partie sobie robią swoje sondaże i być może tam po prostu jest licho wśród tych ugrupowań, które właśnie tymi swoimi działaniami przewrotnymi, niby w obronie, w interesie dla bezpieczeństwa Polski, sprawiały coraz większe dla nas zagrożenie. W związku z tym ci politycy w poszczególnych krajach państw NATO i ogólnie na świecie tak jest, bo ludzie nie chcą wojny, tracą poparcie. Najbardziej jaskrawy przykład to jest w tej chwili Republika Federalna Niemiec. No więc chyba te wyniki sondaży ich przestraszyły i zmieniają narrację. To dobrze, to dobrze. Tak, proszę Państwa, właśnie działa mechanizm demokratyczny. To jest bardzo dobry mechanizm, ale trzeba uświadamiać, edukować obywateli. Oczywiście w miarę trzeba się dobrze zachowywać, żeby to, co powiemy, było pewne, uważać na błędy, nie chrzanić głupot, nie zmyślać różnego rodzaju historii i wtedy to, co powiemy, będzie się u ludzi odkładało w głowie i budowało światopogląd, budowało wiedzę wyborców, obywateli i w związku z tym będziemy lepiej głosować. I mamy teraz właśnie ten sondaż, który mówi o tym, że trzecia droga, to jest, proszę Państwa, Hołownia i Kosiniak. Kosiniak skandalicznie się zachowywał na początku tej kadencji rządowej. Par do militaryzacji. Tu mu oczywiście Konfederacja pomagała. Tamte głosy Mencena, Wiplera o zwiększaniu ilości poborowych w Polsce. Czytaj, cywili wbijani w mundury, którzy później będą zarządzani, tak jak na Ukrainie, przez ludzi honoru, czyli ludzi w mundurach wojskowych. Proszę Państwa, to są bydlaki. Tam na Ukrainie to są bydlaki. Oni się zasłaniają zwykłymi cywilami. Doskonale wiedzą, co robią. Doskonale wiedzą, że wypychają ludzi bezpośrednio na rzeź. Ale system cały czas dba o to, żeby mundur miał... Bronimy munduru, Konfederacja! Żeby mundur cały czas się kojarzył z czymś zacnym. Te wszystkie capstrzyki, imprezy i tak dalej. Kiedyś, Państwu powiem, jeden z wtedy posłów, ważny poseł Prawa i Sprawiedliwości, gdzieś około 2010 roku zaproponował mi, że ty słuchaj, zrobię cię radnym. Ja mówię, nie no, daj spokój, nie chcę, odczep się. Ale on kontynuuje, nalegał, mówi, tylko będziesz musiał na te imprezy chodzić, tam wytrzymać godzinę. Chodzi o te wszystkie takie, wiecie, pozy i tak dalej. To oni to traktują jako rzecz z musu. A my patrzymy na te wszystkie relacje dziennikarzy i mówimy, jacy oni, jacy to patrioci, jacy zatroskani i tak dalej. Z musu. Proszę Państwa, więc PSL i ta Hołownia od wgniatania Putina w ziemię, 5% poparcia, 5%, patrzcie jak to stopniało, mimo
erudycji, elokwencji, celnych, ciętych żartów i ripost pana marszałka Hołowni 5%. Dlaczego? Dlatego, że ludzie czują. Ten mechanizm demokratyczny jest dość dobry. Pod warunkiem, że dobre argumenty wygłaszamy. Cały czas to jest warunek. Nie można się skompromitować. Także Lewica to samo. 7%, proszę Państwa, marne 7%. Kiedyś oni rządzili Polską. Kiedyś tworzyli samodzielne rządy, a dziś, proszę bardzo, mimo pomocy spółek z Wall Street, jakim jest na przykład koncern Warner Brothers, Discovery, tak, TVN, to taki słaby wynik. I być może dlatego przed Wigilią zaczynają mówić ludzkim głosem. To jest ta zmiana. Jakby idzie dobre, ale powtarzam, jeszcze musimy troszkę wytrzymać. Cały czas jest sytuacja napięta. A jak już poruszyłem temat Konfederacji, to proszę Państwa, poseł Wilk, ten drugi Wilk w Konfederacji, taki Ryszard Wilk, miał taką chwilę słabości. Gdzieś tam wyciągnął nóż i proszę Państwa, chyba się pociął, bo całego we krwi wyprowadzili policjanci, zrobił jakąś awanturę, chyba gdzieś tam w jakimś lokalu. Możecie Państwo sobie przeczytać to na przykład do rzeczy. O dziwo, TVN, nie mogliśmy zidentyfikować takiego materiału we wiadomościach, o tym milcza. To, proszę Państwa, fajna sprawa jest. No, który poseł chciał się pociąć, pociął się i tam groził, wywijał majchrem i atakował policjantów. To jest coś, to jest niebywałe. Niebywałe to jest to, że ludzie głosują na takich niesprawdzonych. To tak jak, proszę Państwa, to tak jakby głosując na Konfederację, to tak jakby głosować za preparatem, który jest eksperymentem medycznym. Nieprzebadany, ale już wdrożony i ludzie biorą. To taka sama sytuacja. Proszę Państwa, przeczytam tu fragmenty. Wczoraj poseł trochę poimprezował na terenie miasteczka galicyjskiego. Rano trochę go poniosło. Wziął nóż. Goście i pracownicy kawiarni przestraszyli się i zadzwonili pod 112. Po przybyciu zastępów policji i ich interwencji Ryszard Wilk stał się agresywny. Chyba jeszcze pod wpływem alkoholu. Groził sobie i innym. Nie widziałem krwi. To jakaś chora akcja. Cały teren został ogrodzony specjalną taśmą. Wyglądało to na bardzo poważne. Przesłuchano świadków i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, pan Ryszard Wilk, poseł Konfederacji, miał też chwilę słabości na początku października, całkiem niedawno. Kierowcy, którzy chcieli gdzieś jakąś drogą jechać w okolicach Nowego Sącza, mieli problem, bo jakiś mężczyzna pijany leżał na ziemi i też przyjechała policja, nawyzywał ich od psów, on potem oczywiście przeprosił i tak dalej. Tu pan marszałek Hołownia znowu popisał się ha, ha, hi, hi, takimi jakimiś ściętymi ripostami i nic. On w trybie natychmiastowym powinien stracić immunitet i być normalnie sądzony. Oczywiście poseł Ryszard Wilk z Konfederacji zapewnia, że on może się zrzec z immunitetu. I czym się to różni, proszę Państwa, od tych wszystkich deklaracji polityków, tych okrągłostołowych, jakby oni nie byli z takiego nowego okrągłego stołu, jak pan Balcerowicz, to by mógł tam dużo wytłumaczyć. Zresztą chyba też w tamtym czasie, bo to on wprowadzał reformy Zaksa i Sorosa. Nam by mógł dużo powiedzieć na temat tego, jak Konfederacja weszła do mediów głównego nurtu i zawłaszczyła sobie sympatię nieświadomych wyborców, co to głosują za eksperymentalną metodą leczenia. Także takich mamy, proszę Państwa, ludzi z Konfederacji, ale też są tacy, którzy są dość wysoko jakby w tej Konfederacji. Tutaj mowa o pośle Bosaku. To już jest taki dorosły mężczyzna, to już nie jest chłopaszek, już nie jest ten babyface Bosak, już widać, że to jest dorosły mężczyzna. I tutaj na przykład wprost pisze, zasugerował koalicji rządzącej, by w konkretny sposób wykorzystała dobre relacje Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. I skracając, już nie chcę tam zanudzać tymi szczegółami z postępowania,
kogoś takiego jak Bosak, bo to nic fenomenalnego. Był czas, że oni, mający palmę pierwszeństwa antysystemu, mogli nam bardzo dużo rzeczy rozjaśnić. Nie robili tego, nie robili tego. W tym momencie bujali się za pieniądze multimilionera polskiego pochodzenia, pana Koblańskiego, tak, którego wypompowali z pieniędzy i umarł biedaczysko, nie doczekając normalnej Polski. To był ten czas, kiedy oni, jak rozpisywała się prasa, imprezowali gdzieś na wyspach, tak? Jakichś różnych tam gdzieś w kurortach, przy atrakcjach. Niezwykły pomysł Bosaka na Andrzeja Dudę. Gdybyście mieli olej w głowie, wykorzystalibyście dobre relacje Andrzeja Dudy. Proszę Państwa, wybitny amerykanista, pan Krzysztof Bosak, co to dopiero jakby z jaja się wykluł w porównaniu z innymi politykami, on daje rady tego typu? Panie Krzysztofie, to mi capi podpowiedzią do pana ucha kogoś, kto rzeczywiście doskonale orientuje się w sytuacji w Stanach Zjednoczonych, a najbardziej orientują się w sytuacji w Stanach Zjednoczonych ci, którzy mają ten kapitał, koledzy Balcerowicza. To pana promotor jest. Skąd u pana taka wiedza? Jak tu w konia, jak tu dojść do Trumpa? Skąd u pana taka wiedza? Z ucha? Uważajcie, proszę państwa, bardzo, zanim się w kimś zakochacie. Naprawdę, bardzo dużo rzeczy można wywnioskować, bardzo dużo rzeczy z białego wywiadu, nie potrzeba mieć żadnych tajnych informacji. Trzeba mieć sprawny intelekt i dobrze pomyśleć. I wszystko się samo ułoży. A było o czym mówić przez ostatnie 30 lat. Było o czym mówić. To, że jest jakaś globalizacja, to, że Wall Street, spółki z Wall Street zagarniają władzę i wprowadzają niesprawiedliwość, jak i też niszczą wspólny państwowy majątek w wielu krajach, to wyszło, proszę Państwa, ze Stanów Zjednoczonych. To ci wybitni amerykaniści, tu nie będę ich wszystkich wyliczał, bo to praktycznie cały ten uznany antysystem w Polsce, pary z gęby nie puścili. Musieliśmy dochodzić, powolutku dochodzić, kto tak naprawdę tutaj nami kręci, omijając ten cały bełkot, rzeczy zupełnie nieistotne. Proszę Państwa, być może, że się komuś narażę, ale jaką dla nas ma wartość jakiś mit Pileckiego, który lansowali najpierw antysystemowcy, najwybitniejsi, a chwilę później przejął to PiS i chwilę później Żydzi chcieli przejąć Pileckiego. Jaką to ma w ogóle wartość dla nas? W obliczu wojny, grabienia majątku, przyszłej biedy, nierówności, wyzysku. Jakie to ma znaczenie? Było o czym mówić przez kilkadziesiąt lat. I na przykład taki Guardian. W ogóle następuje jakiś czas przełomu. Oby to się, proszę Państwa, utrzymało. Bo może nie dojdzie do przelewu krwi, bo ci, którzy kontrolują nas, oni głupi nie są. Oni doskonale wiedzą, że jak będzie potężne niezadowolenie społeczne, to są dwie metody. Albo oni zginą, albo oni się obronią i my zginiemy. To jest ta alternatywa, pamiętajcie o tym. To wszystko trzeba robić mądrze. Więc ten mechanizm demokratyczny, który teraz zadziałał w Stanach Zjednoczonych, tylko trzeba przypilnować, dobrze wykorzystać, żeby nie popełniać błędu. I o tym redaktor Kenan Malik mówi o sztuczce, którą wielcy tego świata, Wall Street, wielcy kapitaliści, międzynarodówka kapitalistyczna stosuje na społeczeństwach krajów, które ma pod kontrolą. Nazywa to cosplaying. Przepraszam, może ktoś tam wytłumaczy, jak to zjawisko powinno się po polsku wymieniać, które pod pozorem sprawiedliwości społecznej, równości, tolerancji itd., itd. wprowadza wyzysk i nierówność. I te podziały, potężne kontrasty, dwie klasy. Super bogacze? Może ewentualnie byśmy jeszcze wyłonili z tego taką klasę średnią ich psy w postaci polityków, tak, czy poganiacze, no i ci poganiani, czyli my. Taki ten system jakby wraca do takiej
średniowiecznej, feudalnej formuły. To wynika z naszej psychologii. To się nawet może dziać. To zaganianie nas do chlewików, ograniczanie naszego komfortu życia i uzależnianie od ochłapu, który jaśnie Pan rzuci, to może, proszę Państwa, być jakby naturalne u ludzi. I może nawet nie być to jakiś wielki plan, tylko to się po prostu dzieje, bo to wynika z psychologii człowieka. Tak? I przed taką nierównością trzeba walczyć, bo to generalnie torpeduje postęp. Jeżeli władza będzie taka zastała, to nie będzie żadnego postępu, bo temu, który dochodzi do władzy, zmienia się punkt widzenia i z rewolucjonisty staje się stoikiem. Chodzi o to, że jeżeli w tym systemie doszedł do władzy, to on już go nie chce zmieniać, bo oznacza to dla niego sukces i wieczne rządzenie, komfort, co on tam sobie wymarzył. Dlatego też w mojej takiej skromnej, wybaczcie Państwo, teorii długość ludzkiego życia, długość Homo sapiens jest taka, jaka jest, żeby możliwe były zmiany, żeby władca nie żył zbyt długo, bo nie byłoby możliwości zmian, a zmiany są niezbędne, żeby gatunek przeżył, bo warunki się zmieniają. Więc dlatego mechanizm ewolucyjny odbiera mu życie, świadomość nawet w pewnym wieku może odebrać i następca jego dopiero może wprowadzić jakieś zmiany. To jest taki wentyl bezpieczeństwa ewolucji, żeby gatunek mógł się rozwijać. Więc jeżeli będziemy dążyli lub pozwalali dojść do tego, że wielcy tego świata będą mieli po wsze czasy władzę, to zahamuje rozwój wszystkiego. Techniki, rozwój społeczny. Musi być rywalizacja, a tę uzyskujemy dzięki potencjałowi zwykłych ludzi. Jeżeli tych zwykłych ludzi zagoni się do chlewików, zrobi się z nich biednych Janków, muzykantów, to nigdy nie powstanie wielkie dzieło muzyczne. Na tym to polega, bo tego człowieka nigdy nie będzie stać na skrzypce. Na tym to polega. Dlatego dążmy do tego, żeby świat był wielobiegunowy, żeby ta władza się zmieniała jak najczęściej i będzie nam lepiej. A te mechanizmy, o których mówi Kenan Malik w Guardianie, właśnie temu służą. Pod pozorem tych wszystkich zacnych jakby haseł umacniają się ci, którzy chcą monopolu. O tym nas zacna Konfederacja nie informowała. No i teraz to, co wróżyliśmy, co kiedyś było bardzo pojechaną teorią, na czele Unii Europejskiej, jak i też poszczególnych państw, stoją ludzie, którzy są wrodzy Unii Europejskiej i społeczeństwom własnych państw. Za pomocą sprawnego intelektu, bo to są mądrzy ludzie, i przy pomocnictwie głównie Wall Street zacofują Europę, cofają ją w rozwoju. O tym mówiliśmy, że nastąpi drugi taki podział świata, jaki mieliśmy po II wojnie światowej, gdzie Europa, która trzęsła światem, straciła kolonie. Około lat 60. nastąpił cały szereg różnego rodzaju ewolucji i Związek Radziecki wraz ze Stanami Zjednoczonymi podzieliły dotychczasowe strefy wpływów, kolonie, dosłownie kolonie krajów europejskich, oczywiście ze względu na jakiś tam potencjał, przede wszystkim też kulturowy, tak? Świadomość, to ważne, świadomość tego, że jesteśmy potomkami wynalazców, wielkich myślicieli, tak? To z Greki mamy, późniejsi filozofowie oczywiście też, jak i wiedza, technika, kultura. To powodowało, że ta Europa znowu, proszę Państwa, się głównie, mówię tutaj o takich gospodarkach poważnych, jak niemiecka gospodarka, francuska gospodarka, włoska, brytyjska. My mieliśmy poważną gospodarkę, ale pozwoliliśmy ją zaciukać. My mieliśmy, proszę Państwa, strasznie rozbuchaną gospodarkę. Gomułka zaczął, Gierek poleciał praktycznie w kosmos, a potem przyszedł Jaruzelski i się już zaczęło to G. I dziś już widać, że następuje ten drugi podział, o tym mówiliśmy, te,
te dziwne ruchy tam gdzieś, proszę Państwa, w Nigrze, w Mali i tak dalej, to jest walka właśnie Stanów Zjednoczonych z Rosją, strefy wpływów amerykańskich ze strefą wpływów rosyjskich, którzy oni oczywiście sobie krzywdy nie zrobią, ale stratna będzie Europa. My mogliśmy temu zapobiec, żeby do tego nie doszło, żyć w zgodzie i w dobrych relacjach, czy z Rosją, i z Rosją, i ze Stanami Zjednoczonymi, i robić swoje. Bo to wolno, proszę Państwa, to jest każdemu wolno. Oczywiście do tego cały czas, to jest punkt wyjścia, potrzebni są mądrzy wyborcy. A nie tam zakochani w jakichś gusłach i pierdołkach. No i w związku z tym mamy kolejny etap duszenia Europy. Tutaj interia motoryzacja. 30 km w terenie zabudowanym. Unia Europejska zachwycona pomysłem. No wyobraźmy sobie Państwo, że ograniczymy prędkość poruszania się samochodów do 30 km na godzinę. To się może poszczególnym osobom podobać, bo akurat mieszkają przy takiej ulicy, gdzie ruch jest 50 km na godzinę i im to przeszkadza. No są, nie myślą społecznie, i myślą tylko o sobie, żeby tam im coś nie pierdziało, nie ryczało, nie smrodziło. Chociaż to nie ma zbytniego znaczenia, bo jak się ludzie będą wolno poruszali, to przecież wiemy, mamy komputery spalania w samochodzie i wiemy, że jak jedziemy z szybkością 30 na godzinę, to nigdy nie uzyskamy spalania w stylu 4,5 litra, tylko będzie nam to chochlowało znacznie więcej, więc de facto... No ale ludzie będą się kierowali egoizmem, bo ktoś im tam do głowy powiedział, że słuchaj, oni powinni wolno jeździć, będzie tam coś lepiej będzie dla ciebie i oni będą popierać ten pomysł, bo nie myślą społecznie, ale de facto sparaliżuje to gospodarkę. A może idźmy dalej, może 5 km na godzinę, co? Przecież te auta nawet nie są przystosowane do takich szybkości, proszę Państwa. Auto optymalnie jedzie 90 na godzinę. Ja nie mówię, żeby podnieść oczywiście szybkość w terenie zabudowy, absolutnie nie. Już to, co zrobiono, jest dobrze, już wystarczy, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, to jest to, o czym mówił pan Kahn z The Guardian. To jest ten cosplaying. To jest pod pozorem szczytnych rzeczy wprowadza się zamordyzmy. Komu to się przyda? Ano, proszę Państwa, przyda się oczywiście znowu korporacjom, bo ten zakaz będzie dotyczył wszystkich. Małych firm, które używają samochodów dostawczych, paleciaków, busików, jak i też tych, którzy mają dostawy dużymi tirami. I zobaczcie, jaka będzie ekonomika. Ci nie zdążą na czas, nie zaopatrzą tych mniejszych placówek lokalnych, no to one wyciągną kopyta, tamci będą mieli przewagę. To wszystko jest pod dyktando wielkich korporacji. A politycy powinni być tacy mądrzy, żeby tego nie wprowadzać. I tutaj znowu ktoś powie, taki nieuświadomiony, że Unia nam narzuciła. Proszę Państwa, jakoś Orbanowi na Węgrzech jest premierem i na przykład też w Słowacji panu Fico, jakoś Unia nie może nic narzucić, tak? Robią po swojemu i nie ma tego żadnych konsekwencji. W Europie póki co obowiązuje zasada jednomyślności i jak jeden z krajów się nie zgodzi, to nie ma. To tylko jest w sferze zalecenia, sugestii. O tym pamiętajmy, że jeszcze nie dał Pan Bóg świni rogów, bo by ludzi bodła, jeszcze Unia nie ma takiego prawa, żeby coś narzucać na siłę. Jeszcze takiego czegoś nie ma. Odnośnie tych cudów, które się dzieją, proszę Państwa, Leszek Miller, bardzo dobrze, że to publikuje, choć trochę nie w czasie. O takich rzeczach trzeba było mówić wcześniej, a dziś jesteśmy zagrożeni konfliktem polsko-ukraińskim, sterowanym oczywiście z zewnątrz. To nie będzie nasz pomysł, to nie będzie Ukraińców pomysł, to będzie realizowane przez kogoś z zewnątrz. A tłum jest głupi, tłum jest dziki, tłum dostanie animatorów, którzy wplątają się w ten tłum i będą krzyczeli jednym głosem i narzucą jakiś dziki pogląd tłumowi. Uważajmy na coś takiego, to jest cały czas w antysystemie realizowane. Robią zrzutkę i jadą kogoś wspomagać. I wytwarzają przez to trend. Mówiłem już o takich sytuacjach wielokrotnie. Leszek Miller. Polska przekazała Ukrainie ogromne ilości broni i sprzętu wojskowego. W dowód wdzięczności we Lwowie zostanie odsłonięty pomnik ludobójcy Romana Szuchewicza, głównodowodzącego UPA. No, proszę Państwa, no to lata całe o tym mówimy i cieszę się, że to dotarło do takich ludzi jak pan Leszek Miller.
To jest właśnie, jesteśmy przed Wigilią i takie rzeczy się dzieją. Jeszcze tutaj odnośnie naszego programu, ciekawostka, tu pani Mirosława napisała komentarz pod chyba ostatnim odcinkiem, musisz to wiedzieć, Trump wygrał, to i twarz pana Macieja uśmiechnięta w miniaturze, te miniaturki filmów. Proszę Państwa, rzeczywiście jest tak, że każdy odcinek, gdzie pozwalamy YouTube'owi automatycznie wybrać ikonę filmu, to jestem z wykrzywioną twarzą. Jakby algorytm wybierał najbardziej wykrzywioną minę i taką dawał jako zdjęcie miniaturki. Ręcznie musimy wyszukiwać odpowiednią klatkę, żeby to się zmieniło. Nieraz nie mamy czasu, więc dlatego nieraz jestem z takimi powykrzywianymi buziami. Ale rzeczywiście, pierwszy raz, tuż po wyborze pana Donalda Trumpa, wybrało pozytywny wizerunek mojej osoby w programie. To pierwszy raz się to zdarzyło. To są właśnie te cuda, które się dzieją. Na to czekaliśmy latami. A można było tego uniknąć, choć nie wiadomo, jakby, proszę Państwa, było, jakby pan Donald Trump się zachowywał, choć może przez ten czas tego fatalnego systemu już by nie było, już by go rozmontował, bo dziś dostali gigantyczne pieniądze. Wyssali Europę z pieniędzy, robią to dalej, przez ceny energii, przez sprzedaż uzbrojenia. Jesteśmy kompletnie uzależnieni w tej chwili od broni, amunicji, technologii ogólnie amerykańskich, kompletnie. Wszystkie fabryki zostały zaciukane, producenci części do uzbrojenia, no ja jestem wrogiem akurat uzbrojenia, uważam, że dyplomacją można zdziałać cuda, ale już kooperantów nawet nie ma, nie wiem, czy my to rozumiemy, już nie ma nawet kooperantów, żeby pewne rzeczy móc robić. Po prostu ta produkcja rodzima, no często w państwach postsowieckich na bazie technologii radzieckich już jest niemożliwa. Dziś już jesteśmy, proszę Państwa, zdani na technologię amerykańską. Oczywiście jakieś tam pierdołki nam pozwolą robić, ale tak czy siak jesteśmy wyłożeni. Jedyna szansa to jest to, że Trump będzie pałał chęcią zemsty. A jego syn już to nawet zapowiedział. Jego najstarszy syn, to niektórzy z Państwa pewnie to widzieli, otwarcie, choć to jest cały czas przedwcześnie, na gdzieś chyba Twitterze opublikował Zełenskiego w dość takiej obrazoburczej formule. Za 38 dni, tu jest do tego taka śmieszna muzyka, taka hip-hopowa troszkę dołączona, taki pop. Za 38 dni stracisz swoje dochody, świadczenia. Najstarszy syn prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa naśmiewa się z głowy Ukrainy Włodymira Zełenskiego na swoich portalach społecznościowych. Mówimy o 17 grudnia. W tym dniu elektorzy, a 300 kilkunastu zdaje się uzbierał Donald Trump elektorów, oficjalnie potwierdzą zwycięstwo kandydata Republikanów w wyborach. Także bye bye pieniądze. To jest to, o czym mówiliśmy. Rodzina Trumpów ma porachunki z panem Zełenskim, bo to wszystko, co ich potem za rządów pana Joe Bidena spotkało, mógł, zeznając prawdę o szwindlach na Ukrainie, powstrzymać Zełenski. I oni mu tego raczej nie wybaczą, dlatego trzymajmy kciuki, żeby doszło do zaprzysiężenia prezydenta i żeby już uzyskał tą pełnię ochrony tego Secret Service. Ja uważam, że jeszcze powinien trochę to wymienić, bo ten Secret Service jest budowany od dziesięcioleci przez tych kapitalistów. Oni tam swoich ludzi wciskają, więc tutaj Trump będzie musiał mieć i tak oczy dookoła głowy. A w kwestii tej izolacji Rosji, proszę Państwa, i tego, co powiedziałem, że się tworzy nowy podział, nowy stary podział świata, ze skutkiem negatywnym dla Europy. To jest i też dla nas, mimo że my nie mamy kolonii, nie mieliśmy kolonii. To proszę Państwa, no jednak mieliśmy tego sąsiada Republikę Federalną Niemiec i z jego śmietnika można było całkiem nieźle wyżyć. A oni z chęcią się w ostatnich latach nawet z nami dzielili. O tym kiedyś wspomniałem na przykładzie wypowiedzi prezesa firmy Intercars, polska firma, też z udziałami. Obcymi, gdzie Niemcy udostępnili
niemieckie koncerny udostępniły rynek, czyli nie stwarzali problemów, a mogliby, tak, mają wpływ na rządy, mówiąc, że to już lepiej jak wy, Polacy, wejdziecie na nasz rynek, niż mieliby wejść Amerykanie, bo wy chociaż jesteście Europejczykami. To są te korzyści życia przy bogatym. I zrezygnowaliśmy z tego poprzez tolerowanie interesu z Wall Street, które źle nam radziło. Założyli nawet specjalny think tank też. Proszę Państwa, to tylko my o tym powiedzieliśmy, nikt więcej. Do tej pory trzymają gębę na kłódki, wszyscy nie rozumieją, co to jest amerykański think tank na terenie Europy, Friends of Europe. Tam przyjaciele Europy, oni się tak przewrotnie nazwali, Friends of Europe. Tam siedzą głowy państw, były głowy państw, premierzy, ministrowie, prezydenci i lobbują za interesami Wall Street na terenie Europy. I krok po kroku, ustawa po ustawie, przecinek po przecinku w każdej ustawie, nowela po noweli do ustawy, wszystko obraca się na naszą niekorzyść. I to jest, proszę Państwa, szczyt Rosja-Afryka. To są przedstawiciele państw afrykańskich, niemal wszyscy. Afryka już nie będzie należała do korporacji europejskich, a gdy te będą chciały tam pracować, zarabiać, to będą miały znacznie wyższe koszty, już taka rentowność nie będzie. To jest to, o czym mówiłem, że się stworzy nowy podział świata i w tym pomogą Amerykanie, bo Amerykanie nie traktują Rosji za zagrożenie ekonomiczne, bo wychodzą z założenia, że Rosja nie ma takich technologii, takiego potencjału i sprzętowego, i ludzkiego, i know-how, więc pozwolą Rosji. Proszę Państwa, ja nawet spodziewam się, że to będą firmy rosyjskie na terenie Afryki, które mają know-how ze Stanów Zjednoczonych. Europa będzie okiwana. Skutek? Niższy poziom życia. Będziemy jeździć takimi samochodami, staruchami po 20 parę lat i proszę Państwa, tak jest na Kubie. Taka wyspa Kuba. To oni tam mają lata 60. na ulicach, a i wcześniejsze. Oczywiście to wpłynęło na rozwój warsztatów typu złota rączka, że drucikiem potrafią naprawić tam rzeczy, które my musimy wymienić, bo nie wiemy jak. No ale to o to nam chodzi. A w Stanach Zjednoczonych będzie dobrobyt rósł, w Rosji będzie dobrobyt rósł, a Rosja chciała z Europą, Putin bardzo chciał z Europą i pewnie jeszcze chce, ale czeka, aż my, wyborcy, wymienimy elity, żeby ta współpraca była sensowna. I w poprzednich odcinkach mówiłem o kłopotach firm niemieckich, ale to samo dotyczy firm francuskich. Szczególnie Francja będzie upokorzona, poziom życia się zmniejszy. Zresztą widać to było po atakach związanych z migracją. To jest, proszę Państwa, francuski minister od przemysłu. Mają takiego ministra, który jest obskakiwany, obszczekiwany przez pracowników firmy Michelin. Ja nie mówię, proszę Państwa, o jakichś małych zakładach. To jest międzynarodowy koncern. Też ma fabryki w Polsce, powykupowali. Oni się tam trochę inaczej wtedy nazywają i my nie rozumiemy tego. Bo opuszczając fabrykę Michelin, gdzie trwa jakiś strajk, był właśnie obszczekany i w atmosferze hańby opuścił ze względu na niskie płace i masowe zwolnienia pracowników już nie tylko firmy Michelin, ale i innych przedsiębiorstw przemysłowych. To jest właśnie to, przed czym ostrzegaliśmy. Francuzi powinni wybrać panią Le Pen. Ona by była jak Orban, ona by była jak Trump, ona by była jak Fico, ona by nie dopuściła do tego, że Francja by się kosztowała na jakieś, bo to jest koszt. To się tylko pozornie wydaje, że Francja zarabia wysyłając jakieś tam rakiety, jakieś bomby, jakieś chałbice na Ukrainę, bo to tylko wtedy jedna firma zarabia. A ta cała reszta społeczeństwa musi się na to złożyć, czyli zabiera się firmie jakieś tam, powiedzmy, Michelin, a dokapitalizowuje się tylko jedną, która w czasie pokoju będzie, proszę Państwa, archaizmem, będzie zupełnie nikomu niepotrzebna. Będzie musiała też zwolnić ludzi w czasie pokoju.
To jest błąd, tak się nie powinno prowadzić gospodarki. Te wszystkie nawoływania w Polsce do zwiększenia budżetu na tak zwaną obronność, tam do nawet 4%, takie słyszałem bzdury, gdzie już dawno przekroczono poprzez cwane triki, poprzez kredyty, przekroczono dawno już te 4% PKB, to jest, proszę Państwa, zażynanie gospodarki. W każdym kraju wydatki powyżej 2% PKB na obronność już niszczą gospodarkę. I to rządzący powinni wiedzieć, a przede wszystkim wyborcy to powinni wiedzieć. Ja tu nie wymyśliłem tego, ja powtarzam po dość mądrych ekonomistach. Wydatki powyżej 2% PKB na obronność to jest skandal. To jest to, co robią Stany Zjednoczone. I mogą cwani ludzie dawać za przykład. Patrzcie, oni 800 miliardów dolarów wydają co roku na obronność. Tylko oni te pieniądze ściągają z całego świata. I tak płaci przepłaconymi na przykład cenami energii za to obywatel, podatnik europejski i tak za to płaci. Więc oni za to nie płacą. Ich stać na to. Ale to jest jedyny taki wyjątek. A ta cała reszta nie może wydawać tyle na obronność. Po prostu nie może, bo zrujnuje gospodarkę. Ci wszyscy politycy, od lewicy po skrajną prawicę w polskim Sejmie, nie mogą być aż tacy nieświadomi. Muszą mieć tego świadomość. Ale jeżeli my będziemy mieć świadomość i będziemy na nich naciskać, to oni też ze strachu przed utratą tych tronów, które mają, zmienią retorykę i być może postępowanie. To jest jedyna nasza nadzieja. Więcej nie mamy, bo nie wybraliśmy mądrze. A skutki naszych wyborów, na przykład do Europarlamentu, właśnie się odbyły wybory do Europarlamentu, potem skutkują tym, że nawet, proszę Państwa, jak wybierzemy jakiegoś tak zwanego antysystemowca, który teoretycznie jest przeciwko administracji Unii Europejskiej, to potem nie liczmy na to, że ten człowiek odpowiednią mową, jak Dmowski na przykład, mądrą, wyważoną, poważną, tylko jakimiś wybrykami, krzykami, epitetami, to jest miejsce, gdzie trzeba uważać na szczegóły. Nie będzie w stanie przekonać reszty kolegów z Europarlamentu, żeby ten wybrał odpowiednie władze. Jeszcze pogorszy sprawę. Bo ci europarlamentarzyści, proszę Państwa, z poszczególnych krajów nie liczy, że to są jakieś supermózgi. To są ludzie, którym kieruje zwykły instynkt. Jak się nie spodoba mówca, który nie chce Ursuli von der Leyen na szefowej komisji, to on postąpi odwrotnie, czyli zagłosuje na Ursulę von der Leyen. To jest zwykły instynkt. Nie liczmy na to, że tam, proszę Państwa, w tym europarlamencie to tam siedzą filozofowie, absolutnie, mędrcy, nie liczmy na to. Tam trzeba ich odpowiednio umieć podejść. A co mamy? No mamy fijołów, którzy krzyczą, ryczą, happeningi odstawiają. To jeszcze pogarsza sytuację. Tak samo jest z nami, z ludźmi też. Jakby ktoś się źle zachowywał, no to nie będziemy jego poglądu głosić. Mówię statystycznie. Choćby był mądry. No i mamy taką Urszulę von der Leyen, która twierdzi, że Unia Europejska się powinna kompletnie uniezależnić od rosyjskiej energii. To jest, proszę Państwa, absurdem. To jest absurdem. I tutaj skomentowała wypowiedź ważnej osoby w Unii Europejskiej rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, pani Zacharowa. I w porównaniu z Urszulą von der Leyen, proszę Państwa, to jest wybitna intelektualistka. Maria Zacharowa nazwała wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej pani Urszuli odkłamania, czyli von der Leyen, o zastąpieniu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego amerykańskim gazem czystym populizmem, że to czysty populizm jest. Proszę Państwa, nie ma tyle gazu tego amerykańskiego. Nie ma. To Amerykanie też sprowadzają z Rosji. Za pośrednictwem. Tutaj rodzina pana Bidena miałaby dużo do powiedzenia, taka firma Burisma, w której też Aleksander Kwaśniewski gdzieś tam w zarządzie siedział. Twierdzi, że amerykański gaz skroplony jest tańszy i obniży cenę energii, pani von der Leyen. To, proszę Państwa, to ten kit nam lał PiS, a później mieliśmy tego konsekwencje, że gaz zdrożał sześciokrotnie. I dziś firmy nie wytrzymują cen energii w sezonie zimowym i się zamykają. Więc to są skutki naszych wyborów. To siebie winimy, a nie później z piąstkami wychodzimy gdzieś na ulicę protestować. To podejmijcie mądrą decyzję w wyborach. To przecież jest wasz wybraniec.
I tu bym chciał się podeprzeć autorytetem osoby no dość ważnej i teoretycznie mądrej, że to, o czym mówię do znudzenia, o tych wyborach, o tych naszych decyzjach, jest bardzo ważne, proszę Państwa, no bo jeżeli to ktoś mówi z moją pozycją, to może nie być takie przekonujące, ale jeżeli to mówi wiceprzewodniczący Sądu Najwyższego Ukrainy, no to już jest człowiek, który ma poukładane w głowie, to już jest człowiek, który zajmuje się sprawami w drobnych szczegółach. I on mówi, że jesteśmy o krok na Ukrainie od wprowadzenia przymusu, od wprowadzenia kartek na żywność, reglamentacji. Війна дуже надовго. Тому зараз ми можемо сказати, платять людям, люди відраховують на армію, допомагають армії. В законі написано, це ж ви, шановний народ, обрали депутатів, які в законі написано. Бо так є, бо так буде написано в праві, так вже є написано в праві, приготувалися, але то ви, шановні виборці, вибралися тих депутатів. I co on może zrobić, nawet jako sędzia? Takie jest prawo, tak mu będą kazali, tak mu będą kazały przepisy postępować. I tak samo my nie doceniamy, ja się wielokrotnie spotykam z kompletnym niezrozumieniem tego, co mówię. Jak jest w prawie coś zapisane, to niestety trudno, to jest święte, nic już nie można zrobić. Dlatego tak ważny jest ten Sejm, żeby to prawo było mądre, sensowne, bo później całe życie nasze od tego zależy, a my możemy tylko tupać, a jeszcze nam podsuną takich, którzy nas będą przekonywać, że jak będziemy tupać, to coś to zmieni. Nic to nie zmieni. My potrzebujemy mądrych ludzi u władzy, żeby to złe prawo podkręcać na naszą korzyść, żeby uwolnić potencjał intelektualny ludzi, żeby uwolnić energię, bo ona jest tłamszona, bo ona jest dławiona, bo ktoś tak chce, bo ktoś nad tym ma kontrolę. Tak jak rządy polskie w dwudziestoleciu międzywojennym. A więc to nie jest żadne zmyślanie, to są prawdziwe mądrości. Wybory są od zmian, a potem możemy tylko zgrzytać zębami. Chyba że nam pomoże CIA rozwalić sobie kraj, no to wtedy tak. Ukraińcy nawet w osobie byłego ministra spraw zagranicznych, czyli pana Kuleby, już nie pełni tej funkcji, to ten, co między wywiadami palił cygara, co się wydało, któryś z dziennikarzy ujawnił, takie coś, to niezgodne ze sztuką dziennikarską. Dziś, proszę Państwa, jest mądry. On mówi, że u Bidena po pierwsze, jest u niego na biurku teczka, leży jakaś papka, w której wyraźnie było napisane, że Ukraina zginie, co oznacza, że wywiad, analitycy wojskowi, polityczni CIA wiedzieli o tym, że Ukraina zginie. On to dziś wie. No to przecież lata tłumaczyliśmy przed konfliktem, że idą w stronę wojny. Że to spowoduje klęskę tego kraju. Niektórzy odbierali to za atak na Ukrainę. Wiem, dlaczego to robili. Proszę Państwa, już tłumaczę. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ukraina była przez Związek Radziecki traktowana jako strefa buforowa, taka głębia strategiczna. Moskwa dobrze czuła, że może być kolejna wyprawa na Moskwę. Napoleon, Hitler, jak i też pod głupimi rządami obywatele Rzeczpospolitej. I potężne pieniądze były wpompowane przez cały blok wschodni, w tym Polskę, Rosję, w sensie Republikę Rosyjską Związku Radzieckiego, w to, żeby Ukraina była jednym wielkim rejonem umocnionym. Dlatego dziś tam te działania, one się nam mogą wydawać, że one się ślimaczą, że one są powolne, ale to jest, proszę Państwa, bardzo poważna wojna. Mnóstwo strat. Ale trudno jest ten teren przejść. I Rosja nie może Ukrainy odpuścić.
Nie może. Póki Ukraina w poprzednim kształcie, do Majdanu, posiadała tam mniej więcej pół na pół prorosyjską ludność, była dla Rosji bezpieczna. Ale ktoś najwidoczniej znał tę strategię, wiedział, że Ukraina to jest jeden wielki rejon umocniony. Ja już mówiłem w poprzednich odcinkach o tym, że tam jest cały system, proszę Państwa, skonstruowany, cała Ukraina, cała infrastruktura Ukrainy jest skonstruowana pod prowadzenia działań wojennych, opóźniających. To jest jeden wielki rejon umocniony, cieki wodne, nawet pozwolenia na budowę, nawet ludzie nie wiedzą, dlaczego takie, a nie inne budynki budowali, dlaczego te podwały robili, takie piwnice. To wszystko miało cel strategiczny. Konstrukcje budynków odpornych na działania bomb i tak dalej. To nie takie budynki jak tam w Strefie Gazy, czy w Libanie, gdzie amerykańska bomba równa cały budynek ziemią. Tutaj trzeba naprawdę nieźle przypieprzyć, żeby wyłom zaledwie zrobić. To wszystko był rejon umocniony. Mało Państwu powiem. Dziś wiemy, wydało się, że pod polami Ukrainy jest cały system rur. Dużych rur, w których mogą się poruszać ludzie, stalowych rur. To instalacje, które oczywiście pewnie w założeniu miały służyć jakiejś tam, powiedzmy, melioracji i innym cudom na kiju, ale de facto były instalacjami militarnymi. Tymi instalacjami posługują się Ukraińcy, akurat w takich, a nie innych miejscach robią linie umocnień, bo kilometrami przesuwają się w tych właśnie rurach. Rosjanie użyli tych rur. Kiedyś jakieś 2 miesiące temu, już nie pamiętam, czy to było przy zdobyciu Bachmuta, czy innej miejscowości, właśnie Rosjanie posłużyli się tym systemem rur, żeby na przykład wyjść na tyły wroga i zaatakować od tyłu. To bardzo skuteczny jest wtedy atak, wprowadza panikę i dezorientację. Taki cały system umocnień na Ukrainie był stworzony. Dlaczego? Dlatego, żeby nie można było z marszu, blitzkriegiem, wojną błyskawiczną zdobyć Moskwy. Rosja nie może odpuścić Ukrainy. Gdyby Ukraina poważnie traktowała rosyjskojęzycznych obywateli, gdyby ich nie wyzyskiwała, nie gnębiła, nie chciała wygonić z kraju, tak jak to na przykład uważam, w Mołdawii zostało zrobione i w republikach pribałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, gdzie nawet obywatelstwa się pozbawiało, ci słynni bezpaństwowcy. Poczytajcie sobie Państwo o litewskich bezpaństwowcach. Przecież to jest jakiś skandal. Pozbawić obywatelstwa, taki obywatel nie może nic załatwić. Dlaczego? Bo ma rosyjskie pochodzenie. A w Związku Radzieckim była taka sytuacja, że gdy ktoś odsłużył w armii ileś tam lat, mógł sobie, i to niezależnie z której republiki, łącznie z Ukrainą, z Litwą, Łotwą, Estonią, mógł wybrać sobie na terenie Związku Radzieckiego miejsce, gdzie będzie mieszkał i tam dostawał nadanie ziemskie, tam dostawał nieruchomość. I dużo właśnie obywateli Rosji wybrało sobie różne tam tereny i ich gnębiono. O ile Litwa, Łotwa, Estonia, uchodzi im to bezkarnie, to znęcanie się nad obywatelami, to na Ukrainie, proszę Państwa, zamieniło się to we wojnę. I teraz, najprawdopodobniej ktoś się dowiedział o tej tajnej wersji Ukrainy jako wielkiego rejonu umocnionego, jako przedpola Moskwy i właśnie zaczął przejmować kontrolę nad Ukrainą. Głupimi radami, gnębcie obywateli, ostrzeliwujcie Donbas, wyzyskujcie ich. Doprowadzono do referendów, na tej podstawie parlament Krymu, który Krym miał autonomię w ramach państwa ukraińskiego, o tym też cicho żal, nikt nie mówi. Parlament krymski podjął decyzję o odłączeniu się od Ukrainy, poparli to chwilę później odpowiednim referendum i 95% wnosi na mocy prawa międzynarodowego i prawa ukraińskiego odłączyło się od Ukrainy. Tak samo postąpiły inne obwody, gdzie wręcz zbrojnie stłumiono ten protest. A gdy punktem kulminacyjnym był Majdan, jeżeli wy nie, czyli siłowe obalenie legalnej władzy, jeżeli wy nie przestrzegacie prawa w ramach naszego kraju, to my nie chcemy być w takim kraju. To był lobbying tych, którzy zaczęli przejmować Ukrainę. I dla Ukrainy był ratunek. Mogła się nie militaryzować. Wtedy by korzystała ze wschodu i korzystałaby z zachodu. Nie mając obciążenia finansowego, jeżeli chodzi o militaryzację,
Tam mógł być potężny dobrobyt. Stracili wszystko. Żeby to zrozumieć, wyobraźmy sobie, że ktoś przejmuje, taka Rosja na przykład, przejmuje kontrolę nad Meksykiem, który jest sąsiadem Stanów Zjednoczonych. I zaczynają w Meksyku być rządy, które, to jest dość duży kraj, proszę Państwa, tam ze 100 milionów jest Meksykanów, zaczynają militaryzować społeczeństwo, nastawiać wrogo przeciwko Stanom Zjednoczonym i może to doprowadzić do na przykład ataku Meksyku na Stany, które kiedyś zresztą były państwem meksykańskim. Stany Zjednoczone wydarły Meksykowi na skutek wojen z Meksykiem, wydarły ich tereny. Stany Zjednoczone by nigdy do tego nie dopuściły. Zaingerowałyby, łącznie z interwencją zbrojną. I taka sama sytuacja jest, jeżeli chodzi o Ukrainę i Rosję. I o tym też nikt nie mówi, nie ma takich analiz, dlaczego Rosja nie może odpuścić Ukrainy, a szczególnie przy dzisiejszych zdobyczach techniki, przy dalekosiężnej broni itd., itd. Rosja nie może. Więc ja nie sądzę, żeby ta propozycja Trumpa zrobienia 800-milowej, czyli 1300 km strefy buforowej na terenie Ukrainy z jednoczesną sprzedażą Ukrainie uzbrojenia amerykańskiego, ja nie sądzę, żeby ta opcja była zaakceptowana kiedykolwiek przez Rosję. Proszę Państwa, Rosja i Stany Zjednoczone, teraz już Chiny, to są mocarstwa nuklearne. Nie można tak ryzykować życiem ludzkości, że w ramach jakiejś tam wydumanej idei będzie się stwarzało poważne zagrożenie dla mocarstwa nuklearnego na naszej planecie. Nie wolno. Tu trzeba naprawdę mądrych głów siąść do stołu rozmów i porozmawiać. Przede wszystkim do prezydenta elekta, Donalda Trumpa, musi dotrzeć ta informacja, o co chodzi tak na dobrą sprawę z Ukrainą. Że to jest strefa buforowa gwarantująca bezpieczeństwo Rosji, żeby nie doszło do blitzkriegu, szybkiego zajęcia Moskwy, bo to może grozić upadkiem tego mocarstwa i niewyobrażalnymi konsekwencjami dla nas wszystkich. A wszystko, uważam, skończy się tym, że Ukraina straci nawet dostęp do Morza Czarnego. W obecnej sytuacji zdobycie Odessy przez armię rosyjską jest niezwykle trudne. Tam z tego obwodu chersońskiego do Odessy, stolicy obwodu odeskiego, tam jest, proszę Państwa, 4 czy 5 gigantycznych wąwozów. One są nie do przejścia przez jakąkolwiek armię. Ale w mojej ocenie Ukraina straci obwód odeski. W związku z tym Rosja uzyska też dostęp bezpośrednio do Naddniestrza. I to stanie się przez to, że sami Ukraińcy zrobią bunt przeciwko władzom swojego kraju. Nie idzie dziesięcioleciami utrzymywać Ukrainy, która coraz bardziej degeneruje się, jeżeli chodzi o mentalność, moralnie. Ona się coraz bardziej degeneruje. Tam ludzie przyzwyczają się do łatwego życia. Tu mówię o elitach, do łatwych pieniędzy. Jednocześnie, ze względu na mentalność korupcyjną elit ukraińskich, te pieniądze nie trafiają do tych najbiedniejszych. One są po prostu rozkradane. W założeniu one mają równo trafić dla wszystkich, żeby społeczeństwo ukraińskie akceptowało istniejący stan rzeczy, czyli przedłużającą się wojnę, ale skorumpowane elity ukraińskie do tego nie dopuszczą. Same czują, że z Ukrainą będzie kiepsko, więc starają się nagromadzić jak najwięcej, nakraść jak najwięcej pieniędzy, żeby później wyprowadzić te pieniądze i ułożyć sobie nowe życie już w innej rzeczywistości. Łącznie z Polską, Hiszpanią i tak dalej, może nawet na innych kontynentach. Więc uważam, że stanie się to poprzez bunt na Ukrainie, który wieszczyliśmy, już mówiliśmy dawno, dawno temu, na początku konfliktu, że Ukraina generalnie słynie z tych Majdanów, buntów kozackich i tak dalej, a przede wszystkim słynie z tego, że przechodzi na drugą stronę. Tak to działa. Tutaj też jest furtka bezpieczeństwa dla prezydenta Zełenskiego, który już zaczął odpowiednią narrację. To winić zaczyna Zachód za zaistniałą sytuację, że broni nie dostarczają i tak dalej, i tak dalej. A zobaczymy,
jak to będzie wyglądało. Ja tylko boję się, żebyśmy my nie byli uplątani w wojnę. I tu jest taka sytuacja właśnie buntu w autobusie, chyba odeskim albo charkowskim, gdzie TCK-śnik, ten oficer, co to podobno honorem się kieruje, próbuje porwać kogoś z autobusu, doprowadzić do kontroli, a ludzie go nie chcą wpuścić i on wypycha kobietę, ona tam się przewróciła, proszę Państwa, na chodniku. Ludzie oburzeni w autobusie, on sam przestraszył się, co zrobił. Oni mi tam mówią, że paszał nachir atsuda i on odpuszcza, bo tą kobietę mógł połamać. I on tam się tłumaczy, że co, ruski mir wam w głowie, proszę Państwa, sam przeciwko wszystkim, tak? To jak tak można w demokracji? Mniejszość narzuca wolę większości. To nie jest demokracja. To jest zamordyzm. A oni tam w nosie mają te już gadki, a poszedł tam do diabła z tymi twoimi tekstami o ruskim mirze, że oni chcą mieć spokój, oni nie chcą tu go z tymi jego łapankami. To jest właśnie atmosfera przedrewolucyjna. A tutaj kierowca jakiegoś takiego samochodu towarowego jest łapany przez policję, która jedzie z tymi TCK-śnikami. Proszę Państwa, zobaczcie, jak oni postępują. Wyciągnięty pistolet i on mu grozi, że go zastrzeli. Łapę wyciągnął z tego radiowozu policyjnego, że on go, to w Charkowie jest, czyli tam to było w Odessie, że on będzie strzelał do niego i nie miał pistoletu skierowanego tam w opony, w koła, tylko miał pistolet skierowany w kokpit tego samochodu, czyli w kierowcę. No i nie wiem, jak się ta akcja skończyła, na pewno go gdzieś tam dopadli. Tutaj kierowca sprytnie ominął radiowóz i jedzie sobie dalej, ale ja myślę, że w końcu go dopadli. To jest atmosfera terroru na Ukrainie. Więc będą się buntowali i będą sami doprowadzą do tego Ukraińcy, że Ukraina się rozpadnie albo przejdzie na stronę rosyjską i wtedy jakby wszystko wróci do normy. Uważam, że wtedy zagrożenie minie wojenne, nie będzie tej nerwowej atmosfery, ale to sami Ukraińcy wtedy zdecydują, proszę Państwa. Nic nam do tego, jeżeli taka będzie wola narodu ukraińskiego. No i troszkę może o tych najważniejszych wyborach na świecie. No może za wyborami w Rosji, bo co to by było, gdyby na przykład do władzy doszedł jakiś Jelcyn czy Gorbaczow. Już pan Donald Trump prowadzi politykę międzynarodową. Sam twierdzi, że rozmawiał tam z 70, 80 głowami państw na świecie. Już wszyscy mu, jak wiemy, składają gratulacje i liczą. Nawet Netanyahu się podczepił i mówi, że trzykrotnie w kampanii rozmawiał. Zbrodniarz wojenny Netanyahu z Donaldem Trumpem. Ja uważam, że ta wojna tam zniknie. Jak starczy czasu, to jeszcze Państwu pokażę, co się działo w Amsterdamie z obywatelami Izraela, jakich napadli ci wszyscy protestujący przeciwko rzezi Palestyńczyków w Strefie Gazy. Notabene nic się nie nauczyli ci, którzy pogromu uniknęli, bo tam ich ostro atakowali w Amsterdamie. Gdy wrócili do siebie na lotnisku, odtańczyli taniec taki kibicowski, niech IDF rozwali wszystkich Palestyńczyków, śpiewali. Oni się niczego nie nauczyli, oni nie rozumieją, jak będzie wyglądał Izrael, gdy znienawidzi go cały świat. Oni tego nie rozumieją w ogóle. W każdym razie pan Donald Trump wygłosił dość sensowne, poza tą strefą 800-milową i dostarczaniem amunicji. Uważam, że to bezsensowny pomysł. W pierwszej kolejności nowa administracja Stanów Zjednoczonych zwróci się do władz ukraińskich z pytaniem, jak widzą rozwiązanie konfliktu. I jeśli Zełenski powie, pokój możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy zwrócimy Krym. Ten Krym to taki chyba symbol, bo Krym jest nie do zwrócenia, proszę Państwa. Tam były wybory przeprowadzone, a poza tym miał autonomię, a poza tym były tam enklawy rosyjskie, tak? To po części było terytorium rosyjskie. Jeżeli Zełenski powie, że pokój możemy osiągnąć wtedy, kiedy odzyskamy Krym, będzie to oznaczać, że nie mówimy poważnie. O tym w BBC otwartym tekstem powiedział starszy doradca Donalda Trumpa Brian Lanza. Według niego przyszła administracja amerykańska skoncentruje się na osiągnięciu pokoju, a nie na podboju terytorium. No bo, proszę Państwa, Donald Trump nie ma tam żadnych interesów.
gdyby miał interesy, być może by to kontynuował, ale interesy ma jego konkurencja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. To jest dla nas wielka szansa na to, że rzeczywiście ten konflikt zostanie wygaszony, jak i też na przykład dla polskiego rolnictwa. Tu Kosiniak-Kamysz powinien troszkę zadbać o swoich wyborców i nie pomagać tym, którzy produkują po dumpingowych cenach i z wykorzystaniem niewolniczej siły roboczej Ukraińców żywność, która konkuruje z naszą. Tu powinien coś ten Kosiniak zrobić, jest chyba w randze wicepremiera, ale jakoś tak bardziej chce utrzymywać te firmy wyzyskujące ludzi na Ukrainie i nic z tym nie robi. Jeżeli twoim priorytetem do Zełenskiego jest zaangażowanie w powrót Krymu, amerykańscy żołnierze nie będą w tym uczestniczyć i jesteś zdany na siebie, panie Zełenski. To jest przekaz dla prezydenta Ukrainy. Także sam się zastanawiam, jak skończy Zełenski, jak on z tego wybrnie. Podobno zapowiedział wybory. Jak będzie rozliczony też ten okres, w którym jego niekonstytucyjna władza, która zamieniła się we władzę dyktatorską de facto, z punktu widzenia prawa, jak to zostanie rozliczone. Te decyzje podjęte, czy one wszystkie zostaną unieważnione i tak dalej. Jak to będzie wyglądało? To jest, proszę Państwa, żyjemy w ciekawych czasach. Ale troszkę się polepszyło, przyznajcie. No i zaczęło się też fiziowanie w Stanach Zjednoczonych i mówiąc szczerze, popieram. Bardzo mi się podoba ta forma protestu. To, co widzicie Państwo teraz na ekranie, to jest tak zwany protest Amerykanek, które głosowały na Kamalę Harris, a ona przegrała. W proteście przeciwko Donaldowi Trumpowi golą sobie głowy. Tu widzimy taką panią brunetkę, którą ścina taka zakapturzona, jakaś taka jak Antifa dziewczyna. Jedzie ją tak, jak więźniarki się goli. To wszystko jest oprawione, ja wyłączyłem tę muzykę, taką rytmiczną, marszową muzyką przypominającą te takie prymitywne przyśpiewki wojskowe amerykańskie. O, i zwróćcie Państwo uwagę, zadowolona, uśmiecha się, dobrze, i o, jeszcze buzi sobie dały. I dobrze, proszę Państwa, niech one się golą, niech one wyglądają jak faceci. Przyjadą dziewczyny z innych krajów i je wyprą po prostu, bo one nie będą sobie głów goliły. Proszę Państwa, bardzo łatwo zarazić ludzi głupim trendem. Rozpuszczą to przez media społecznościowe i będziemy takie łyse pały oglądali, które chodzą, które nie wiadomo, co tam mają. No, proszę Państwa, to jest chore. A przecież te animatorki tej całej akcji, to one sobie dobrze żyją, one są naprawdę niezależne finansowo. Jeżeli taka dziewczyna, która no, potrzebuje jakiegoś wsparcia, tak, takiego normalnego jakby związku, jeżeli ona ich posłucha, no to ona potem będzie miała gorzej w życiu. I myślicie, że te wyżeraczki, które gdzieś tam na hajsie Wall Street, które nie chciało Trumpa, je opłaca, to myślicie, że te panie to one się w ogóle przejmują tymi swoimi siostrami tak zwanymi? Nie, w ogóle się nie przejmują. To tak jak w polskim antysystemie. Antysystemowcy, liderzy antysystemu, fałszywego antysystemu, co jakiś czas nam tłumaczą, że to, co złe, jest dobre. I potem ludzie ich naśladują i mają problemy w życiu. A to jakiś mandat wyłapią, a to wyrok w sądzie, bo ich naśladują. Tamtym nic się nie dzieje, bo mają immunitety, a poza tym mają przyzwolenie tych z samej góry, a ci ciągle na kolanach, ciągle życie pod górkę. Dlatego jak ktoś chce, to niech sobie też tam w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś jest, niech sobie zgoli, to przyjdzie Ukrainka i wyrwie jej chłopa. No przecież to jest proste. Proszę Państwa, no nie tędy droga, no. Jak się rzeczywiście dba o swoich podopiecznych, wychowanków, fanów, kogokolwiek, to trzeba dawać mądre rady, a nie głupie rady. Ale będziemy obserwować, zobaczymy, ile tych łysych kobiet chodzi w Stanach Zjednoczonych. A do tego jeszcze ten rytm
wojskowy. To mi się nie podoba. To, że to idzie ze Stanów Zjednoczonych, to mi się nie podoba. Jakbym słyszał te tamtamy, you're in the army now. I tu mamy inną, Ukrainkę z tą militarną fryzurą. Oni wiedzą, co robią w tych Stanach, wiedzą, jak podpuszczają ludzi. To jest, proszę Państwa, pani Nadjeżda Szewczenko. Wielokrotnie lata temu o niej mówiliśmy. To była chyba nawigatorka śmigłowca ukraińskiego, który ostrzeliwał ludność cywilną wtedy, kiedy te w 2014 roku zajścia były. Ten śmigłowiec został zestrzelony. Pani Szewczenko dostała się do niewoli. Był wielki, słynny proces na terytorium Donbasu. Chyba później, już nie pamiętam, była też przewieziona na terytorium Rosji i dostała za ludobójstwo jakiś wyrok. W polskim Sejmie oczywiście chyba też ją przyjmowano i wychwalano. Proszę Państwa, to zwykły zbrodniarz wojenny, bo oni strzelali do cywili. No ale tak mieliśmy, czy za rządów PiSu, czy za rządów Platformy, że zbrodniarze, tacy jak na przykład Saakaszwili, tak, były prezydent Gruzji, no to są chwaleni. Piewca zresztą banderyzmu. Odwiedzał muzea UPA, tak, na Ukrainie, był gubernatorem chyba obwodu odeskiego. Obywatel innego kraju, to jest kuriozum. Taką międzynarodówkę tu chcieli z nas zrobić, jak początki Związku Radzieckiego. No więc ostatnio wybijająca się, wielokrotnie cytowana w naszym programie, pani Mariana Bezliuga, to deputowana do Wierchownej Rady, taka ich posłanka, oskarżyła właśnie tę Nadjeżdę Szewczenko, która siedziała w niewoli i na skutek umów międzynarodowych oni ją wypuścili. Pod warunkiem, że już nigdy nie wstąpi do armii. Ona się, proszę Państwa, ukorzyła. Ona zobowiązała. I co? Od razu do armii wstąpiła. To jest, proszę Państwa, właśnie ten honor, to dotrzymywanie umów. Więc ta dziś Bezluga, ta parlamentarzystka, oskarża tę żołnierkę Szewczenko, która była skazana właśnie w 2014 roku w Donbasie i powróciła na Ukrainę, oskarżyła ją o upadek ukraińskich sił zbrojnych na froncie pokrowskim. To jest to, co cała afera w tej chwili jest na Ukrainie, że wyprawę kurską sobie zrobili żołnierze ukraińscy, a tutaj tracą Pokrowsk. To jest o to. I okazuje się, że, proszę Państwa, pani Nadjeżda Szewczenko, to ona tam była dowódcą na tym odcinku. I Bezluga ją oskarża o to, że to ona poddała front, że nakazała wyprowadzić żołnierzy od niechybnej śmierci. Widać, że to patriotka ukraińska, ale no mamy taki damski spór na Ukrainie z pachnącą Bezlugą. Jeszcze do niedawna pewnie nosiła torebki te Dolce Kabany i te inne. Cały ten parlament ukraiński, puszczałem Państwu te nagrania z parlamentu, jak oni się obnosili w ciuchach po 30-40 tysięcy dolarów, a zwykły Ukrainiec był orany przez korporacje. Zamiast konia to orali w Ukraińca. No to teraz ta Bezluga oskarża łysą Szewczenkę o to, że poddała front, no i mamy taki spór. To jako ciekawostkę odnośnie tych kobiet z militarnymi fryzurami. No i drugi aspekt związany z płcią piękną. To mi koleżanka z redakcji podesłała, bo ona ogląda jakiś, proszę Państwa, serial o no, nieco ponad przeciętnych Amerykanach. To na obywatelach Stanów Zjednoczonych korporacje pierwsze testowały tą chemię, którą mamy w żywności, która dochodzi do nas. I to jest film o takich obywatelach Stanów Zjednoczonych, którzy mają po na przykład 300 kilo, którzy twierdzą, że jak schudną z tych 300 do 270, to już mogą iść podbijać na przykład dyskoteki. Tak tam jest. I to jest, proszę Państwa, scena, gdzie w ogóle cały film jest w trosce o właśnie ten stan zdrowia, bo ta otyłość,
która staje się standardem, ona wchodzi do kultury, łącznie z wzorcem piękna. To jest robota korporacji, żebyśmy nie kapnęli, że coś jest nie tak z tym naszym pożywieniem. Ciągle chcemy jeść, a to, co jemy, powoduje poważne szkody na naszym zdrowiu. Pomijając już kwestie estetyczne, kwestie właśnie piękna, tu chodzi, proszę Państwa, o obciążenie stawów, o obciążenie organów wewnętrznych, które to sytuacje doprowadzają do krótkiego życia. Komuś zależy, żebyśmy krócej żyli. I takie normalne jedzenie już nam przestaje smakować. Już tak to jest u nas, że wybieramy jedzenie ze wzmacniaczami smaku. Tam to jest niesmaczne. Nawet już zwierzęta zaczynają się uzależniać od właśnie jedzenia sztucznie przyprawionego i zawierającego chemię. I proszę Państwa, kuriozalny moment, gdzie pokazują, bo dużo energii kosztuje w Stanach Zjednoczonych opieka nad ludźmi otyłymi. To z naszego punktu widzenia to są, proszę Państwa, już stany takie no, skrajne, a u nich to zaczyna być już takim standardem. Oni mają w Stanach Zjednoczonych przystosowany nawet specjalny transport. Takie mają fire brigade, to coś w rodzaju między strażą pożarną a ratownictwem medycznym. Mają takie specjalne, proszę Państwa, duże ciężarówki, którymi jeżdżą do tych ludzi, bo na przykład on nie może wstać z łóżka albo nie może podnieść się, bo się przewrócił na schodach. I oni tam mnóstwo pieniędzy tracą na obsługę tego wszystkiego. Ale to oczywiście korporacji nie interesuje, bo to budżet państwa ponosi te koszty, czyli podatnicy. Ważne, żeby sprzedawać te produkty. Tam, proszę mnie poprawić, ale u nas, jak wiecie Państwo, standardem jest na przykład mleko litrowe, a oni mają w galonach to mleko sprzedawane. I inne rzeczy. Przecież to mleko, to wiadomo, jakie jest mleko. I kuriozalny moment to jest taki, że te panie, które tu widzicie, to jest grupa wsparcia. To są te osoby, które mają pomóc tej już takiej bardzo otyłej wyjść z tej otyłości. I one tu się w tej grupie wsparcia, proszę Państwa, spotykają i mówią o jedzeniu. Fragmencik tylko, żebyście zobaczyli, jakiego kalibru są to specjalistki. Spotykamy się co parę miesięcy. Jesteśmy w stałym kontakcie. Wspieramy się. Kocham jej jak siostry. I to jest fajne, bo ludzie oglądają ten serial i widzą, bo są osamotnieni, nikogo nie znają. No to jakbym trafił do takiego klubu, gdzie tu ta pani nie mieści się w kadrze, jedna i druga, to przynajmniej będę miał przyjaciółki, będzie o czym porozmawiać, zjemy sobie coś, upichcimy i tak dalej, i tak dalej. To jest, proszę Państwa, to jest cały system Kulturkampfu, który kamufluje to, co zrobiły nam korporacje. Ale ktoś na to pozwolił. Ktoś na to pozwolił. Kiedyś w placówkach była funkcja intendenta, on tam kroił repertuar menu, że tyle i tyle musi być takiego pożywienia, że ono musi się zmieniać. Pewnie to cały czas też jest, ale zobaczycie, to będzie ewoluowało. Będziemy szli w stronę tutaj takiej sytuacji albo tak nie będzie, bo przecież cała idea kolonializmu, na przykładzie kolonializmu brytyjskiego, polegała na tym, że to jaśniepan brytyjski, wyzyskujący na przykład Hindusów, on miał taki brzuch i tam ledwo się ruszał, w lektyce go tam musiało 10 nosić, jeden by nie dał rady, a ci Hindusi, tacy chudziutcy, kulisi, tam po 40 kg wagi mężczyzna, ich nie stać było po prostu na jedzenie. I możemy też, tak paradoksalnie troszkę, jakby dla naszej korzyści, no, w ten scenariusz się z kolei zmieścić, ale Amerykanie będą szli w tym kierunku. Nie ma innego wyjścia, chyba że zrobimy coś z korporacjami. Bo gdy zmienimy prawo, tylko zmianą prawa, spowodujemy, że wiele produktów korporacyjnych będzie niemożliwych do dystrybucji. W związku z tym wygra producent lokalny z produktami spożywczymi krótkoterminowymi, czyli bez tych konserwantów. A te nie nadają się do
produkcji w centralnej fabryce, rozprowadzania po wszystkich placówkach z długim terminem ważności. No chyba, że zmienimy prawo i zaczniemy zdrowieć. Tu oczywiście pewnie tacy są, nawet z branży medycznej, na pewno są tacy ludzie, którzy będą temu przeciwni, bo stracą na przykład pacjentów, stracą pieniądze, zysk, będą się kierowali egoizmem, a nie myśleli społecznie. Jak ważna jest świadomość społeczna, to na przykładzie Hiszpanii. W mieście Walencja doszło do gigantycznego zalania miasta, powodzi. Tam, proszę Państwa, ponad 200 osób nie żyje i około 70-80 jest zaginionych. Trzeba liczyć, że też nie żyją. Może tam za miesiąc się do nich ktoś dokopie pod metrami błota. Tam w tym wąwozie u ujścia, którego leży Walencja, nastąpiły gigantyczne opady deszczu. Szkoda, że nie ma instytucji w poszczególnych krajach, która na zasadzie specjalnej prokuratury by zajmowała się na przykład przyczynami takich niespotykanych zjawisk. Tylko tak wszystko już przyjęliśmy, że to zmiany klimatyczne i tak dalej. Proszę Państwa, no nie do końca. Jakby ktoś wybierał takie miejsca, które spowodują właśnie takie straty i tam za pomocą geoinżynierii, zasiewaniem deszczu, to proszę poczytać, to są oficjalne usługi prowadzone na całym świecie, można spowodować deszcze, wilgotność powietrza jest cały czas mniej więcej stała i w jednym miejscu może non-stop lać. Szkoda, że nie ma takich instytucji śledczych, które by mogły zbadać, co zaszło w Walencji na przykład. No i mamy taką sytuację, mamy protesty, w Madrycie były chyba protesty, potężne protesty, bo spadł deszcz i winny jest rząd. Ludzie domagają się dymisji rządu. Proszę Państwa, no głupota ludzi nie zna granic. W mojej ocenie jest bardzo prawdopodobne, że ktoś użył geoinżynierii, żeby dokonać nacisków na rząd Hiszpanii, który, jak wiemy, tak za bardzo nie chce pomagać wojnie na Ukrainie, choć Hiszpania jest bardziej oddelegowana do reprezentowania interesów Wall Street na kontynencie amerykańskim, tam, gdzie są kraje hiszpańskojęzyczne. Hiszpania jako ta matka, tak, oni językiem władają, oni naprawdę w tych krajach typu Kolumbia, to z wyższością patrzą w stronę Hiszpanii. Być może, że tam jakichś ruchów władze hiszpańskie nie chcą dokonać, w związku z tym na przykład spadł deszcz i za pomocą mediów społecznościowych idzie podpuścić tłum przeciwko swoim władzom. To zmieńcie władzę w wyborach, zmieńcie na inne. I zobaczycie, jak się będziecie zachowywali, gdy nagle na was będą takie naciski robić. I tu jest na przykład orszak, no bo król ma orszak. Orszak króla Hiszpanii, który został obrzucony błotem przez mieszkańców Walencji. No król musi, jak te imprezy, o których mówiłem, iść, odbębnić godzinkę, wyprostowany, zasalutować jak to żołnierz. Więc musiał tam pojechać, proszę Państwa, do tej Walencji, bo gdyby z kolei nie pojechał, to by były protesty, że nie pojechał. I oni go winią, proszę Państwa, że jest mordercą. Bo deszcz spadł akurat w tym wąwozie, a nie innym. Jakoś tak przypadkiem. Na takie rzeczy zawsze trzeba uważać. Jeżeli świadomość jakiegoś narodu będzie wysoka, wtedy nie ma możliwości nawet zrobić krzywdy takiemu krajowi, ewentualnie przez interwencję zewnętrzną, ale mądry rząd jest w stanie, tak jak cały czas uważam, że byliśmy w stanie uniknąć Hitlera i II wojny światowej. Odpowiednią polityką. Jaką? To już się Państwo sami domyślcie. Cały czas powtarzam. Każdą wojnę idzie ominąć ceną jednego czołgu. Ale do tego są potrzebni mądrzy ludzie i pewne rzeczy nie wolno mówić. O tym, co robi Izrael z naszą kulturą, niszcząc zabytki na przykład w Libanie, pomijając już, że około 3000 ludzi straciło życie,
To kolejny kraj, który Netanyahu w poszukiwaniu zakładników niszczy. Przy czym rzeczy są niezrozumiałe. Izrael wysadził wczoraj tamę, która zapewniała wodę, to proszę Państwa, to są państwa arabskie, dla tysięcy ludzi. Nie wiadomo, po co to w ogóle zrobił. No, ja uważam, że to jest ludobójstwo. Dlatego są naciski na tego szefa Międzynarodowego Trybunału Karnego, chyba pana Kana, tak? Przecież chce przesłuchać pana Netanyahu w sprawie ludobójstwa, ale o tym w następnym odcinku. A na koniec taki fajny argument mam dla tych wszystkich, którzy próbują wytworzyć narrację, a wcześniej była ona bardzo wyraźna, jakoby na Donalda Trumpa to głosowali tylko, proszę Państwa, biali bigoci. Jest i w reklamach, korporacji oczywiście, i w kinematografii, korporacji, spółek z Wall Street. Jest ten biały, heteroseksualny mężczyzna pokazany jako taki trochę głupi, trochę złośliwy i na pewno maltretuje kobiety i tak dalej. Przecież to jest jakiś absurd. Ja rozumiem, że się takie sytuacje zdarzą. Oczywiście, że tak. I my będziemy to też piętnować i piętnujemy, pokazujemy takie sytuacje. Ale to jest, proszę Państwa, fake, który jest rozpuszczany. Chcą utrwalić taki wizerunek. Już uważają, że biały, heteroseksualny mężczyzna już w pewnym wieku szczególnie to już ma tak złą opinię, że można teraz Trumpa tym też pomazać, ośmieszyć. To ja mam taką tutaj ciekawostkę dla tych wszystkich cwaniaczków. To jest, proszę Państwa, reakcja młodzieży z Uniwersytetu Wielkiego Kanionu w Phoenix w Arizonie, która to młodzież świętuje zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach. Więc nieprawdą jest, że starzy, biali, bigoci tylko głosowali. Młodzież szaleje za Trumpem. A tam aktywistki niech sobie golą puste pały. Przepraszam, nie chciałem nikogo urazić. Uwielbiamy kobiety, wspieramy kobiety, jesteśmy za kobietami, ale to są raczej babony. To tyle na dziś i zapraszam na następny odcinek.